Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 61. część z serii Bóg zachowa swoich i dzisiaj będziemy zajmować się kilkoma rozważanymi zastrzeżeniami do wiecznego bezpieczeństwa. A więc 61. część z serii Czy Bóg zachowa swoich? Pierwszym takim miejscem jest Mateusza, rozdział 7. 21 do 23 wersetu. I tutaj mamy takie słowa. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebiosach. Wielu powie do mnie w owym dniu, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy przez imię Twoje i przez imię Twoje nie wypędzaliśmy demonów i przez imię Twoje nie dokonywaliśmy wielu dzieł mocy, a wtedy ja im powiem, nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie, robotnicy bezprawia. Kim są ci samozwańczy cudotwórcy? Cudotwórcy, oni wyznają, że znają Pana, bo używają terminu Panie, Panie, przecież Panie, Panie mówią. W ten sposób domagają się od Pana, od Niego, względów. Wszystko to uczyniliśmy w imię Twoje, twierdzą. Jakże uroczystymi i ostatecznymi słowami Pan Jezus, On odpowiada, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, pracownicy bezprawia. Jakiż to będzie szok dla tych cudotwórców. Jak mógłby On powiedzieć, nigdy was nie znałem? Jeśli są to osoby, które były raz zbawione, a potem znowu zgubione. Owce moje głosu mojego słuchają. To jest Jana 10 rozdział, 27 werset. Owce moje słuchają głosu mego, a ja je znam i idą za mną. I daję im życie wieczne i nigdy nie zginą. I nikt ich nie wyrwie z ręki mojej. Jana 10 rozdział 27 do 28 wersetu. Odnośnie swoich owiec Chrystus mówi, ja je znam. Jeśli twierdzisz, że Mateusza 7, 21 do 23 odnosi się do zagubionych chrześcijan, no to jesteś winny traktowania Pana jako kłamcę, bo Pan Jezus powiedział, nigdy was nie znałem. Ci cudotwórcy nigdy nie byli pańskimi owcami. Wyznawali, że go znają, ale to nie było prawdziwe. Strzeż się, strzeżcie się. Ci ludzie są przebrani za chrześcijan. Twierdzą, że działają cuda, ale Chrystus nie zna ich. Choć nazywają go Panem, Panie, Panie mówią, ale oni są pracownikami nieprawości, pracownikami bezprawia. To znaczy czynią nieprawość, są wykonawcami tego, do czego Pan Jezus im nie dał prawa. Nie dał im prawa, nie posłał ich, a oni biegną. Nie posłałem ich, a oni biegną. Ale oni są pracownikami, którzy sami sobie zlecili tą pracę. I to jest właśnie ta różnica. Czynią nieprawość. Pracują nad realizowaniem swojej własnej woli, a nie woli Bożej. Judasz jest wielkim i strasznym przykładem takiej osoby. Nikt nie podejrzewał go aż do samego końca, z wyjątkiem tego, że nasz Pan oczywiście znał jego prawdziwy charakter od samego początku. I to czytamy w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 64 do 71. Tam przeczytajmy sobie poza tym nagraniem. Judasz został wybrany jako jeden z 12, aby później służył jako przykład, jak dalece fałszywe wyznanie może oszukać innych. Kolejne miejsce, które jest używane przez przeciwników nieutracalności zbawienia, to jest 2 Koryntian 13:5. I tutaj jest pytanie, czy 2 Koryntian 13:5 nie mówi nam, abyśmy badali samych siebie, aby sprawdzić, czy jesteśmy w wierze. I to jest bardzo
ważne, jak szukacie dowodu na to, że Chrystus mówi we mnie, który nie jest słaby wobec was, lecz potężny wśród was, bo jeśli wprawdzie został ukrzyżowany w słabości, ale żyje mocą Bożą, bo wprawdzie jesteśmy słabi w nim, ale będziemy żyć z nim mocą Bożą wobec was. Badajcie sami siebie, czy jesteście w wierze. Badajcie sami siebie, czy jesteście w wierze. Sprawdzajcie samych siebie, czy nie poznajecie samych siebie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba że jesteście naganni. I tutaj jest bardzo ważne, żeby to zauważyć, jak bardzo niektórzy zostali wprowadzeni w błąd, myśląc, że Pismo wspiera koncepcję ponownego zagubienia. Przecież cieleśni Koryntianie niemądrze zadawali pytania o apostolstwo Pawła. Czy chcecie dowodów na to, że Chrystus przemawia we mnie? Skoro przybyłem do Koryntu i głosiłem wam Chrystusa, zobaczcie, czy jesteście chrześcijanami, a to będzie wystarczającym dowodem, chyba że nie jesteście nawróceni. Potępieniec to osoba odrzucona przez Boga. Ci ludzie, o których mowa w Ewangelii Mateusza 7:21-23, znajdą swoją ostateczną część wśród potępionych, czyli odrzuconych. Koryntcy chrześcijanie nie byli oczywiście potępieńcami. W tym fragmencie nie ma też mowy o byciu zbawionym lub zgubionym. Tematem jest ich niemądre podważanie, kwestionowanie apostolstwa Pawła i że ich zbawienie jest dowodem na to, że Chrystus przemawia w apostole Pawle. Zwróćmy tutaj uwagę w tym wersecie, że część wersetu trzeciego i cały czwarty werset jest pobocznym wątkiem, nawet w niektórych tłumaczeniach jest w nawiasie. I to wtedy czyni to jaśniejszym. Kolejnym takim miejscem jest Hebrajczyków, 6:4-7. I też tu powstaje pytanie, czy Hebrajczyków 6 nie wskazuje na możliwość ponownego zgubienia się chrześcijanina. I tutaj możemy to przeczytać. Niemożliwe jest, aby ci, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego świata, jeśli upadną, odnowić ich na nowo do nawrócenia. I tutaj myślę, że łatwo zauważyć to. Jeśli jest to mowa o ponownym zagubieniu po zbawieniu, to zwróć proszę uwagę na te słowa. Niemożliwe jest bowiem, jeśli odpadną, odnowić ich na nowo ku pokucie. Niemożliwe jest bowiem, jeśli odpadną, odnowić ich na nowo do upamiętania. Niemożliwe jest bowiem, jeśli odpadną, odnowić ich na nowo do uznania się przed Bogiem. Co to oznacza? Oznaczałoby to, że człowiek nie może być ponownie zbawiony, jeśli straci zbawienie. Mając takie konsekwencje swojej doktryny, być może byłbyś skłonny dostrzec, że ten fragment dotyczy apostatów. Apostata nigdy nie był zbawiony. Apostata jest tutaj postrzegany jako ten, który nigdy nie był zbawiony. Apostazja jest tutaj postrzegana jako apostazja od obecności i działania Ducha Świętego wśród ludu Bożego, podczas gdy w rozdziale 10 Hebrajczyków jest ona postrzegana jako apostazja od krwi. Żaden prawdziwy chrześcijanin nie apostatyzuje. Żaden prawdziwy chrześcijanin nie jest odstępcą. Jest on strzeżony. Jest on strzeżony mocą Bożą przez wiarę ku zbawieniu, które ma się objawić w czasie ostatecznym. A Bóg dał tę wiarę na pierwszym miejscu, o czym mówi Efezjan 2:8. Kolejna taka nietrafiona
salwa w stronę doktryny o nieutracalności zbawienia jest oddawana z Hebrajczyków 3 rozdział, 6 werset. I tutaj ludzie pytają, czy Hebrajczyków 3 rozdział, 6 werset nie mówi, że możemy nie wytrwać do końca. I tutaj, lecz Chrystus jako Syn nad swoim domem, którego domem jesteśmy, jeśli domem, którego my jesteśmy, domem, jeśli rzeczywiście zachowamy śmiałość i chlubę nadziei mocni aż do końca. Hebrajczyków 3 rozdział, 6 werset. Stajemy się bowiem współtowarzyszami Chrystusa, jeśli rzeczywiście trzymamy początek pewności aż do końca. Tak mówi Hebrajczyków 3 rozdział, 14 werset. I tutaj te słowa jeśli mają na celu sprawdzenie fałszywego, pustego wyznania. I to możemy też zobaczyć Hebrajczyków 3:12. Patrzcie, bracia, aby nie było w kimś z was niegodziwego serca niewiary, odwracającego się od Boga żywego. Hebrajczyków 3:12. I o tym też jest apostazja. Apostazja w liście do Hebrajczyków 6 rozdział i 10 rozdział. Prawdziwy chrześcijanin nie ma niegodziwego serca niewiary. Ci, którzy apostazji dokonują, mają niegodziwe serce niewiary. Jesteśmy towarzyszami Chrystusa, jeśli trzymamy się mocno do końca. Czy jesteś towarzyszem Chrystusa? Mówisz, tak, wierzę w Niego jako mojego Zbawiciela. Dobrze, załóżmy, że za 3 lata odpuścisz sobie i nie będziesz się trzymał mocno. To przeczytaj jeszcze raz te miejsca z Hebrajczyków 3 i 6 werset i 14 werset uważnie. To mówi ci, że jeśli wtedy za 3 lata odpuścisz w przyszłości, to nie jesteś towarzyszem Chrystusa już teraz. Możesz nim być teraz tylko wtedy, gdy trzymasz się mocno do końca. Możesz być zbawiony teraz tylko wtedy, gdy nigdy nie odpuścisz w przyszłości. Te fragmenty wyraźnie stwierdzają, że twój obecny związek z Chrystusem zależy od tego, co zrobisz w przyszłości. Tak więc jeśli puścisz za 3 lata od teraz, nie jesteś teraz z Chrystusem. Błędnie nauczono cię, jakie jest znaczenie tych fragmentów. W rzeczywistości uczą one wiecznego bezpieczeństwa, jednocześnie ostrzegając tych, którzy mają niegodziwe serce niewiary i są tylko pustymi wyznawcami. Fragmenty te pokazują, że jeśli jestem teraz z Chrystusem, to wytrwam do końca, ale oczywiście nie dzięki ludzkiej sile. Jesteśmy w ręku Syna i Ojca. Co mówi nam Ewangelia Jana 10 rozdział 28-29? I to widzieliśmy już wyraźnie. W rzeczywistości, zgodnie z Bożym zamiarem, zbawieni są uwielbieni już teraz. I to mówi nam właśnie list do Rzymian 8 rozdział 30 werset. I też 1 Piotra, 1 rozdział 5 werset mówi, że jesteśmy zachowani przez moc Bożą. I tego powinniśmy się trzymać. Kolejny taki punkt, gdzie próbują uderzyć przeciwnicy nieutracalności zbawienia, to jest 1 Koryntian 9 rozdział 27 werset. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony.
Istotnym przesłaniem tego fragmentu jest to, że święte życie musi iść w parze z wyznaniem chrześcijaństwa i że nawet Paweł nie był w tej kwestii wyjątkiem. Człowiek może być kaznodzieją i być równocześnie rozbitkiem, to znaczy odrzuconym. Judasz był taką osobą. Słowo odrzucony po grecku to jest słowo według numeracji Stronga G096 albo G96 i to jest adokimos w języku greckim. I to samo słowo, które tłumaczy się w polskich Bibliach jako bezrozumny, niewypróbowany, podrobiony. Możemy je spotkać w takich miejscach jak Rzymian 1 rozdział 28 werset albo 2 Koryntian 13 rozdział 5, 6, 7 werset albo 2 Tymoteusza 3 rozdział 8 werset. Także Tytusa 1 rozdział 16 werset też jest użyty termin odrzucony w Hebrajczyków 6 rozdział 8 werset. To słowo pochodzi od słowa oznaczającego podróbkę. Fałszywka nie staje się jednym z oryginałem. To zawsze jest ten sam jeden podrobiony, fałszywy, nieoryginalny, a nie autentyk. Takim był Judasz i tacy są niektórzy współcześni kaznodzieje i ich uczniowie. Nawet ci cudotwórcy są rozbitkami z Mateusza 7:21-23. Oni są jak człowiek w Mateusza 22 od 11 do 14, który nie miał szaty weselnej, lub jak zły sługa w Mateusza 24:48. Także głupie panny są nimi, nie mając oleju, o czym czytać możecie w Mateusza 25:3. Błędnie mówi się, że nawet Paweł był niepewny. To fałsz. W tym samym fragmencie Paweł apostoł powiedział, i to jest 1 Koryntian 9:26, dlatego też biegam nie jak niepewnie. Dlatego też biegam nie jak niepewnie. 1 Koryntian 9:26. I to stwierdza, że nawet w tym przypadku święte życie idzie w parze ze zbawieniem i on, Paweł, nie jest tu wyjątkiem. Także próbuje się wyciągać przeciwko nauce biblijnej o nieutracalności zbawienia różnego rodzaju argumenty z przypowieści. Jest wiele przypowieści, które rozróżniają pomiędzy prawdziwymi i fałszywymi. Pszenica w przypowieści o pszenicy i życicy albo konkolu Mateusza 13 rozdział reprezentuje wierzących, podczas gdy życica albo konkol to dzieci niegodziwca. Jest wyraźnie pokazane to w Mateusza 13, rozdział 38 werset. Konkol nigdy nie był pszenicą. Życica nigdy nie była pszenicą. Też mamy człowieka bez szaty weselnej z Mateusza 22, rozdział 11 do 14 wersetu. Człowiek bez szaty weselnej nigdy nie został zbawiony. Nigdy nie został wybrany do zbawienia. Faktem jest, że przyszedł bez szaty weselnej. Sługa z Mateusza 24:48 był złym człowiekiem, którego część została wyznaczona z hipokrytami, ponieważ właśnie on był hipokrytą, był obłudnikiem. Obłudnik to fałszywy wyznawca, jak ci, o których jest mowa w Mateusza 7:21-23. To samo jest prawdą w przypadku pięciu głupich dziewic. Panny to termin wskazujący na ich wyznanie. Tak jak w przypadku mądrych, one też są nazywane pannami. Wszystkie wyznały, że Chrystus jest Panem. Wielkim wyróżniającym faktem jest to, że głupie nie wzięły ze sobą oliwy. One nigdy nie miały oleju. One nigdy nie zostały zapisane. One nigdy nie były gotowe. Ani nigdy nie były gotowe na przyjście Pana. Mogły zapalić swoje knoty, pochodnie, ale nie były karmione oliwą te knoty. To było tylko wyznanie, a nie boskie świadectwo. I tak zostały odcięte. Taki sam koniec czekał człowieka,
który otrzymał jeden talent. O nim czytamy w Mateusza 25, 14 do 30. Warto sobie ten fragment Mateusza 25 od 14 do 30 spokojnie przeczytać. Ten człowiek z Mateusza 25, 14 do 30 był sługą, ale tylko z wyznania zewnętrznego, jak ci z Mateusza 7, 21 do 23. On również nazwał Chrystusa Panem, ale tajemnica serca wyjdzie na jaw i tak się stało, gdy nazwał swego Pana twardym człowiekiem. To czytamy w wersecie 24. W związku z jego wyznaniem, że Chrystus jest jego Panem, ponosił on pełną odpowiedzialność. Ale jak widać, nic z tego nie wynikało, gdy wszystko zostało powiedziane i zrobione. Był on nieużytecznym sługą, jak ci z Mateusza 7, rozdział 21-23. I tak samo jak Judasz, a jego właściwa część jest w ciemności zewnętrznej. W chrześcijaństwie jest wielu takich ludzi. Ich wyznanie czyni ich bardziej odpowiedzialnymi przed Bogiem i będą odpowiednio osądzeni. Będą oni odpowiednio osądzeni. Tymczasem chwalmy Boga, bo Jego święci są zachowani Jego mocą do zbawienia, gotowi do objawienia. No i czasami się wyciąga taki zarzut, że chrześcijanin ma według raz zbawiony, na zawsze zbawiony licencję na grzeszenie. Wolni do grzechu się mówi, że jesteśmy wolni do grzechu. Wolni do grzechu albo że mamy licencję na grzeszenie. Możesz powiedzieć, w związku z tym przyznaję, że te rozważania wydają się wskazywać na wieczne bezpieczeństwo. Ale jeśli ludzie w to wierzą, to będą wolni do grzechu. Będą mieli licencję na grzeszenie. No i teraz, przyjacielu, ktoś, kto twierdzi, że kocha Pana Jezusa, a twierdzi, że jest wolny do grzechu, że ma licencję na grzeszenie, jest jak ci ludzie z Ewangelii Mateusza 7, 21, 23, którzy mówią: Panie, Panie, oni nie są prawdziwi. Twoje przekonanie, że strach przed ponownym zgubieniem jest dobrym motywem do prowadzenia zdrowego życia, jest niebiblijne i nie znajduje potwierdzenia w faktach. Tytusa, drugi rozdział, od 11 do 12 wersetu, mówi: ukazała się bowiem łaska Boża, która niesie ze sobą zbawienie dla wszystkich ludzi, ucząc nas, że zaparłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, abyśmy w obecnym biegu rzeczy żyli trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie. Widzicie z tego, że to łaska, a nie strach nas uczy. Mamy umacniać serce łaską, a nie pokarmami. W liście do Rzymian, 6 rozdział, apostoł Paweł bezpośrednio zadał cios wyraźnie przeciwko takiemu waszemu pojęciu. Co więc mamy powiedzieć? Powiedział tam. Rzymian, 6 rozdział, 1 werset. Co więc mamy powiedzieć? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska mogła obfitować? To jest Rzymian, 6 rozdział, 1 werset. To znaczy, czy będąc wiecznie bezpieczni, możemy dalej grzeszyć, a tym bardziej łaska będzie obfitować, aby nas przez to przeprowadzić? Nie tak, mówi apostoł. A Rzymian 6 pokazuje fałszywość takiego pojęcia. Czy wiesz, skąd wzięła się myśl, która chciała skorzystać z Bożej łaski bez autentycznego zawierzenia Jezusowi? To powstało z cielesnego umysłu, jak mówi o tym Rzymian 8:7. Osoby, które chciałyby skorzystać z Bożej łaski bez uwierzenia Jezusowi, są opisane m.in. w księdze Judy, że zamieniają łaskę Bożą w rozpustę. I tam jest wyraźnie w Judy pierwszy rozdział, tam jest jeden rozdział, w Judy 4 werset jest wyraźnie powiedziane o nich, że się wkradli. Wkradli się do wyznania chrześcijańskiego. Nie chodzą w światłości ci ludzie. Są oni przedstawieni jako pełzające stworzenia, które są obrzydliwością dla Pana, o czym mamy napisane w kapłańskiej. 11
rozdział, 41 werset. Kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział, 41 werset. Wszelki także płaszcz, co się czołga po ziemi, obrzydliwością jest, nie będziecie go jeść. Juda pokazuje, że potępienie jest nad takimi. Nie tak, łaska uczy nas odwracać się od bezbożności i pożądliwości, aby żyć trzeźwo i sprawiedliwie i pobożnie. Jeśli myślisz inaczej, to jesteś bardzo nie w porządku wobec Boga i Jego słowa. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my to rozumieli. Oczywiście w tym odcinku nie zajmę się wszystkim. Mam życzenie, żeby pokazać tylko ten zarys związany z bezpieczeństwem wiecznym, bo bezpieczeństwo wieczne to jest duży temat i nie jestem w stanie w jednym odcinku przytoczyć wszystkich fragmentów Pisma, które są używane, aby przeciwstawić się prawdzie o bezpieczeństwie wiecznym, ale mam nadzieję i proszę Pana Jezusa, aby te słowa, które dzisiaj nagrywamy, skłoniły Ciebie do głębszego przyjrzenia się łasce Bożej. To dzięki Bożej łasce chrześcijanin jest zbawiony. O tym czytamy w Efezjan 2, rozdział 8, werset. I to dzięki łasce Bożej, dzięki Bożej łasce chrześcijanin jest usprawiedliwiony. To mówi Rzymian 3, rozdział 24, werset. A następnie też dzięki łasce Bożej chrześcijanin jest nauczony, jak odwrócić się od bezbożności do zdrowego życia, o czym czytaliśmy w Tytusa 2, rozdział 11-12. Kwestionowanie wiecznego bezpieczeństwa chrześcijan prowadzi zazwyczaj do podziału i zbezczeszczenia osoby Chrystusa. I to jest poważny błąd tej herezji. Błąd dotyczący faktu, że nasienie Boże, czyli jak czytamy w 1 Jana 3:9, to jest nowa natura, która jest w nas, nie może grzeszyć, bo mówi tak 1 Jana 3:9, jest związany z dzieleniem i brudzeniem osoby Chrystusa, który nie mógł przecież grzeszyć. I po pierwsze, fałszywie mówi się, że chociaż Chrystus nie mógł zgrzeszyć jako Bóg, to jednak według tej herezji mógł zgrzeszyć jako człowiek. W efekcie taka doktryna rozdziela osobę Chrystusa, ponieważ gdyby Chrystus zgrzeszył, jego człowieczeństwo musiałoby pójść do piekła, a zatem osoba Chrystusa zostałaby rozdzielona. Byłoby to zaprzeczeniem fundamentalnej prawdy o zjednoczeniu natury ludzkiej i boskiej nierozerwalnie w jednej osobie. Druga alternatywa byłaby taka, że Bóg człowiek poszedłby do piekła. Żadna z tych alternatyw nie jest prawdą. Żadna z nich nie jest możliwa. A twierdzenie o którejkolwiek z nich jest z gruntu złą doktryną. I po drugie, kiedy nasz Pan ogołocił samego siebie, o czym czytamy w Filipian 2, rozdział 7, werset, zasłonił chwałę bóstwa w ciele. Jako o człowieku na ziemi można było o nim powiedzieć, że cała pełnia bóstwa mieszkała w nim, cieleśnie. O tym czytamy w Kolosan 2, rozdział 9, werset. Zła nauka, że Pan nasz mógł zgrzeszyć, oznaczałaby wtedy również, że ten, w którym mieszkała cała pełnia, mógł pójść do piekła. Taka nauka nie pochodzi ani z Pisma Prawdy, ani od Ducha Prawdy. Po trzecie, pokusy. Pokusy naszego Pana były w celu poddania czystego złota, że tak powiemy, kwaśnej próbie. Nie w celu wykazania, że nie było to złoto, ale w celu udowodnienia, że właśnie nim było. Zła nauka z kolei sugeruje, że ta święta rzecz, o której czytamy w Łukasza 1:35, to co się z ciebie urodzi będzie święte, że ta święta rzecz miała w sobie rzekomo pociąg do społeczności ze złymi sugestiami diabła, szatana. W rzeczywistości taki pociąg do społeczności ze złymi sugestiami jest złem samym w sobie. I dlatego przez taką myśl byłby Pan Jezus Chrystus, który jest świętym,
który nie znał grzechu, jak mówi 2 Koryntian 5:21, zbezczeszczony. I też po czwarte, odnośnie tej doktryny, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, jeśli ktoś ją atakuje, to bardzo często za tym właśnie stoi takie bluźnierstwo, że niby Pan Jezus mógł zgrzeszyć. Takie bluźnierstwo kontynuuje i twierdzi, że słabości z Hebrajczyków 4:15, 4:15 Hebrajczyków, są naszymi grzesznymi skłonnościami i że Chrystus sympatyzuje z nami, jakże zniekształcające Jego osobę jest twierdzenie, że współczuje On naszym skłonnościom do grzechu. To nie jest prawda, ponieważ, jak mówią zwolennicy tego błędu, czuje to samo. Paweł, apostoł, powiedział, że uwielbiał się w swoich słabościach. 2 Koryntian 12:9 o tym mówi, że się uwielbiał w swoich słabościach. A jest oczywiste, że nie uwielbiał się w grzesznych skłonnościach. Warto też rzucić okiem na 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 23 werset. I wiele innych miejsc. Generalnie ułomności to są słabości, a nie skłonności do grzechu. Obyśmy uwierzyli Słowu Bożemu i obyśmy zostali uwolnieni od tych doktryn, a wtedy pokonani wielkością Jego łaski będziemy chcieli być tutaj dla Jego przyjemności, tak jak Pan Jezus był tutaj dla Bożej przyjemności i przedstawiać Bogu nasze ciała jako ofiarę żywą, o czym mówi Rzymian 12 rozdział, 1 werset. Będąc nauczeni przez łaskę, aby odwrócić się od zła i uczyć się tego, co Pana Jezusa, co Boga zadowala. Więc była to 61. część serii Bóg zachowa swoich, czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich i rozważaliśmy dzisiaj kilka zastrzeżeń wyciąganych przeciwko wiecznemu bezpieczeństwu. I jak widzimy, te zarzuty są całkowicie niepoparte w Słowie Bożym. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać bezpłatnie Nowy Testament lub Biblię, proszę wysłać SMS-a z adresem 739-089-088. Jeżeli ktoś ma życzenie dostać elektronicznie taką Biblię, no to wystarczy mi przez tego SMS-a podać e-mail, wtedy wyślę PDF-a. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.